Kochani, ja chciałem dzisiaj mówić na temat przymierza. Na temat przymierza i jak wymieniamy takie słowo w ogóle przymierze, bardzo mnie dotknęło co, to, co mogłem odkryć właśnie w księdze Jozuego na temat przymierza, to najprawdopodobniej pierwszym skojarzeniem, które będzie, to mamy przymierze z Jezusem, tak? I to jest prawda, i to jest prawda absolutna. I to jest potężne, najważniejsze przymierze. Ale nie wiem, czy jesteście świadomi, że tak naprawdę my tych przymierzy w życiu mamy wiele, często je zawieramy. I często, czy to będzie się nazywało przymierze, czy to będzie się nazywała umowa, to funkcjonuje aż do dzisiejszego dnia. Nawet w polityce, nawet w jakichś tam relacjach międzynarodowych to słowo przymierze dzisiaj tak samo występuje. My mamy przymierze z Jezusem Chrystusem w jego krwi, amen, i tego nie będę dzisiaj dotykał, bo to jest niewzruszone przymierze, amen. To jest przymierze, którego nikt się nie może dotknąć, które dzięki panu Jezusowi zostało zawarte. Ale w związku z tym, że tych przymierzy w życiu pewnie każdy z nas zawierał, będzie zawierał dużo więcej, więc, więc może pochylmy się dzisiaj tak troszkę nad tym tematem. Wiadomo, że te przymierza są duże i są, i są przymierza małe, mniejsze, do, dotyczące codziennych spraw. Ale wszystkie przymierza, to co chcę dzisiaj pokazać, mają swoje konsekwencje, mają swoje owoce. Jeżeli to jest dobre przymierze z kimś, to ten owoc będzie jaki? Dobry. To jest oczywiste. Ale jeżeli będziemy zawierać złe przymierza. To się może okazać, że to będzie przymierze, które będzie prowadziło nas do różnych perturbacji w naszym życiu, i takie przymierze dla nas będzie obciążeniem. Kiedy czytamy Biblię, widzimy, że większość przywódców w swoim życiu, biblijnych przywódców, szczególnie kiedy czytamy Nowy Testament, ale też i. Ale kiedy czytamy Stary Testament, ale także i Nowy Testament, w swoim życiu popełniało wiele różnych błędów, i ludzkim wymiarem jest, że te błędy się będą zdarzać. Nie jesteśmy od tego wolni. I tak samo jak i Abraham, Jakub, Mojżesz, Dawid, Salomon, Saul, każdy z tych wielkich Bożych mężów popełniał w swoim życiu błędy zawierał złe przymierza czy, czy złe umowy. One czasami się okazywały bezkosztowe, ale w większości okazywało się, że jest jakaś konsekwencja, są jakieś minusy tego. Dlatego w naszym życiu musimy też być świadomi i bardzo ostrożni i wyczuleni, właśnie że zawierając przymierza z osobami lub ze sprawami różnymi, będziemy spijali z tego owoc. I od tego, jakie to będą przymierza, czy to będą dobre przymierza, czy to będą złe przymierza, będzie powodowało, e, nie chcę powiedzieć, jakość życia, ale będzie to powodowało też tempo drogi za naszym Panem. Może, mogą być przymierza, które będą nas spowolniały w tym, a ben, mogą być przymierza, które będą nas przyspieszały. Więc y, widzimy, że, że czasami. Warto się nad tym zastanowić. I ważne jest też to, że mamy mieć tą świadomość, że nasze najważniejsze przymierze jest ponad tym. I kiedy nawet zdąży, zdarzy nam się popełnić jakąś pomyłkę, zdarzy nam się popełnić błąd, zdarzy nam się wejść w nurt, w który nie powinniśmy wchodzić, to jest ktoś, kto może zawsze i w każdej sytuacji nam w tej pomagać. To jest Pan Jezus Chrystus. Kiedy do niego będziemy przychodzić, wyznawać, on nas będzie wspomagał, abyśmy skorygowali, abyśmy wycofali się, zmienili kierunek, aby to, co do czego żeśmy doprowadzili, czy, czy tam, gdzie żeśmy weszli, nie miało dla nas tak dużych konsekwencji. Więc ta świadomość musi nam towarzyszyć, że błąd może się zdarzyć każdemu, że każdy może popełnić pomyłkę, ale jest ktoś, w naszym przymierzu tym głównym z Jezusem Chrystusem, w jego krwi, kto będzie nas w tym wzmacniał, posilał i dodawał sił, kiedy będzie ku temu pora. Skala potknięcia, czyli skala naszego błędu, dla Boga tak naprawdę nie ma znaczenia. Bóg jest ponad tym. Bóg jest Panem naszego życia. To, co e, będzie nas obciążało, to właśnie ta skala błędu będzie nas obciążała. Konsekwencje będą nas obciążały. One nigdy nie będą po stronie Boga. <laughs> I tak to prawda: to może spowolnić naszą drogę za Bogiem, to może nas e, zabierać nasze siły, to, do, to może nas, ma, nam dodawać trudów na naszej drodze, ale Bóg jest poza tym. On jest panem czasów, dlatego, że On zwyciężył już Jego zwycięstwo już się dokonało. My musimy mieć świadomość tą, że my nie pracujemy na zwycięstwo Boga, dlatego że ono już się dokonało. My realizujemy Jego zwycięstwo dla naszego życia. Amen? Amen. Jakie mogą być przykłady takich, bo być może to jest na razie suche, o czym mówię, ale przykład taki najbardziej e, pospolity w życiu chrześcijanina to jest przymierze z niewierzącym na przykład mężem albo z niewierzącą żoną. Takie, zdarze, takie sytuacje bardzo często się zdarzają. To może być przybierze w relacjach, które będą nas obciążać. I, i wtedy Biblia nas przestrzega, że nie wchodźmy w nierówne jarzmo, tak? Albo gdzie jest społeczność jasności z ciemnością. Ale jednak takie rzeczy się zdarzają, że świadomie wierząca osoba bierze sobie, nie wiem, przykładowo niewierzącą osobę z takim z taką nadzieją, że, że, że no to ja ją nawrócę, ja się będę modlił i tak dalej. Ale to jest wchodzenie w nierówne jarzmo. To jest wchodzenie światłości w ciemności. I konsekwencje na przykład takiej drogi no będą obciążały tą osobę. Inny rodzaj przymierza w jakichś jakich tam materialnych sprawach spekulacyjne, inwestycje. Dlatego, że chęć zysku na przykład Biblia nas ostrzega, że e, pragnienie zysku jest złe, że Bóg chce ci błogosławić, ale pragnienie zysku jest złe. Ale z chęci zysku możemy wchodzić w jakieś przymierza finansowe, które doprowadzą nas do takim przykładem jest na przykład kryptowaluty, które ostatnio zaliczały przeróżne e, jak gdyby wzloty i upadki i wiele ludzi poniosło konsekwencje z tego powodu. Różne aktywności, w które wchodzimy, gdzie, gdzie angażujemy swoje, swój czas, angażujemy swoje, w swoje siły w to, co nas tak naprawdę od Boga odpycha. I Bóg dał nam wiele dobrych rzeczy, ale są pewne rzeczy, które mogą nam zabierać Bożą Siłę z nas. Sport jest cudowną sprawą, każdy się, każdy się z tym zgodzi, ale nadmierna na przykład miłość do sportu możecie cię wydrenować z Bożego Czasu, albo, nie wiem, ze sztuki, albo z filmu, to w zasadzie możemy tutaj wsadzić jak, jak, jakikolwiek przykład. Więc wiele jest takich sytuacji, w które świadomie wierzący człowiek może wchodzić, a tak naprawdę ta, ta, ta bliskość, to przymierze z jakąś tam sprawą, z jakąś tam inną osobą będzie nas oddalało i Będziemy musieli ponosić tego konsekwencje. Jest taka historia, którą chciałem przeczytać, którą chciałem się posłużyć w Starym Testamencie, która wydarzyła się w życiu Jozułego. Nie wiem, czy czytaliście, może pewnie czytaliście ten, ten przykład. Chciałbym, żebyśmy otworzyli dziewiąty rozdział Księgi Jozułego. Przede wszystkim krótkie wprowadzenie. Jozułę był Bożym mężem. To nie była przypadkowa osoba. On był wychowany, był pomocnikiem Mojżesza, kiedy... Mojżesz prowadził lud przez, przez, no, do ziemi obiecanej, wyprowadził z, z Egiptu i przez wiele, wiele lat był pomocnikiem, mógł się szkolić, mógł obserwować swojego mistrza. W końcu, kiedy czas Mojżesza się skończył, Bóg wyznaczył. Jozłego jako, jako głównodowodzącego, jako stratega dla Izraela w celu zdobywania ziemi obiecanej. Więc nie był przypadkową osobą, był namaszczoną osobą, uczący się wiele lat u Mojżesza, był prowadzony przez Boga. Bóg rozmawiał z nim twarzą w twarz. A Jozłego zaliczył także fatalną pomyłkę, która miała swoje konsekwencje w jego życiu. I Myślę, że ta historia jest dobrą historią, dlatego że Biblia mówi, że cokolwiek zostało napisane w Biblii, zostało napisane ku naszemu pouczeniu, żebyśmy mogli brać z tego przykładu. Więc e, bierzemy dzisiaj taką historię ze Starego Testamentu, bierzemy z Księgi Jozuego, po to, aby zrozumieć jakąś Bożą zasadę, aby przede wszystkim zrozumieć jakąś, y, jakieś prawidła Boże, które, które mogą funkcjonować także i w naszym życiu, pomimo że Mówimy tutaj o, o, o Starym Testamencie. Więc yy, przeczytam ten dłuższy fragment, dziewiąty rozdział Księgi Jozuego. Jozue jeszcze, jeszcze może tutaj do, do, dodam do tego, że jest w trakcie zdobywania ziemi obiecanej. To jest oczywiście proces. Bóg ich prowadzi, Bóg pokazuje, co mają zrobić, co nie mają, gdzie mają iść, kiedy mają walczyć. Cała ziemia jest przed otworem, przed nimi, ale proces zdobywania yy, ziemi obiecanej trwa. I czytamy tak od trzeciego wersetu. Mieszkańcy Gibeonu, czyli krainy, która znajdowała się w ramach Ziemi Obiecanej, którą mieli zasiedlić Izraelici, mieszkańcy Gibeonu jednak usłyszeli o tym, jak Jozue postąpił z Jerychem i z Ai. Również użyli podstępu. Wyruszyli w drogę, udając posłów. Włożyli na osły podniszczone wory, Nabrali wina do starych spękanych, powiązanych sznurkami bukłaków. Włożyli na nogi zdarte poła, man, po, połatane sandały, a na siebie mocno znoszone ubrania. Chleb zaś, który wieźli ze sobą, był suchy i skruszały. Tak przybyli do Jozłego, do obozu w Gilgal. Tam zwrócili się do niego oraz do przedstawicieli Izraela. Przybyliśmy z dalekiego kraju. Więc widzimy to oszustwo. Zawrzyjcie dziś z nami przymierze. Ale przedstawiciele Izraela odpowiedzieli tym Chiwitom, może wy mieszkacie pośród nas, więc jak mamy z wami zawrzeć przymierze? Lecz oni odpowiedzieli do Jozuego, zwracamy się do ciebie jako twoi słudzy. Jozue zatem zapytał, kim jesteście i skąd przybywacie? Twoi słudzy przybyli z bardzo dalekiego kraju, powtórzyli. Przybyliśmy zaś ze względu na imię Pana, Twojego Boga, gdy usłyszeliśmy wieść o Nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie. Usłyszeliśmy też o tym, co uczynił obu królom amoryckim za Jordanem, to jest Chonowi, królowi Heszobanu i Ogowi, królowi Baszanu, panującemu niegdyś, niegdyś w Asztaarot. Z powodu tych wieści, Nasi starsi i pozostali mieszkańcy naszej ziemi powiedzieli: Przygotujcie się do drogi i idźcie się spotkać z tymi ludźmi. Powiedzcie im, przychodzimy jako wasi słudzy, zawrzyjcie z nami przymierze. Ten chleb był jeszcze ciepły, gdy go pakowaliśmy przed podróżą do was, a teraz jest suchy i skruszały. Te bukłaki były nowe, gdy napełnialiśmy je winem, a teraz spójrzcie. Są spękane. Podobnie nasze szaty, nasze sandały zdarły się z powodu długiej podróży. Przedstawiciele Izraela skupili się na tych dowodach, ale i tu jest ważna myśl, Pana o radę nie pytali. Jozue zawarł z nimi pokój i wszedł z nimi w przymierze. Obiecał, że zachowa ich przy życiu, a książęta zgromadzenia. Powiedzieli, potwierdzili to przysięgą. Jednak po trzech dniach od zawarcia przymierza wyszło na jaw, że ci ludzie pochodzą z bliskich okolic i że właściwie mieszkają pośród nich. Widzimy tutaj, podstęp się udał. Czyli Jozue, Boży Mąż, prowadzony Duchem Świętym, zaprawiony w bojach, wieloletni. E, Wiele lat spędził przy Mojżeszu i dał się nabrać ludziom, którzy mieszkali. Dlaczego to było takie ważne? Dlatego, że oni mieli za zadanie zdobyć ziemię obiecaną. Oni mieli Izraelici za zadanie wyrzucić wszystkie tam narody, które były. I te narody niestety przechytrzyły Jozuego. Jakie były tego konsekwencje? Czytajmy o 10 rozdział od 6 do 9 wersetu. Wtedy mieszkańcy Gibeonu wysłali do Jozłego, do obozów Gilgal, takie poselstwo: Nie odmawiaj wsparcia swoim sługom. Przybądź do nas czym prędzej. Ocal nas, przyjdź nam z odsieczą, gdyż zebrali się przeciwko nam wszyscy królowie amoryccy zamieszkujący góry. Jozłe wyruszył, więc z Gilgal wraz z nimi podążał, podążał cały zbrojny lud i wszyscy dzielni wojownicy. Pan wówczas zapewnił Jozłego. Nie bój się, gdyż ich wydam w Twoje ręce. Nikt nie, się nie ostoi przed Tobą. Jozue zciągnął z Gilgal całą noc i zaskoczył wrogów swoim nadejściem. Więc, pomimo, że miał polecenie od Boga, pomimo, że wiedział, co mają robić, pomimo, że y, doświadczenie wskazywało, że, że nie powinien popełnić takiej popyłki, pomyłki, Jozue jednak dał się wystawić. Y, Gibeonitą, którzy mieszkali w, tym, w tych ziemiach. Co jakie były tego konsekwencje? Z powodu zawartego przymierza przed Bogiem, pomimo, że zauważcie, że to było fałszywe przymierze, że ono było z udziałem kłamstwa, że ono było z udziałem oszustwa, ale przymierze zostało zawarte w obliczu Boga. Przymierze zostało zawarte. Na imię Boże. Dlatego oni nie mogli się z tego wycofać. I teraz zdobywając ziemię obiecaną, mało że muszą wyganiać kolejne narody, to muszą jeszcze bronić gibeonitów, którzy sobie to przez kłamstwo zapewniali. Drenaż sił jest tutaj ewidentny. Miozułę całą noc musiał ciągnąć na ich wezwanie, dlatego że zawarł z nimi przymierze. Josué musiał zwalczyć i bronić swoich wrogów, tak naprawdę, tych, których miał wyrzucić z tej ziemi. Więc miał dobre chęci, był pełen współczucia do ludzi, ale to było mało. Ale to było mało. Niby czujny, niby wypytywał, niby dociekał, rozpytywał, skąd jesteście, ale nie dostrzegł, dlatego że pewne rzeczy mogą być dla nas ukryte, dla naszego wzroku. Pewnych rzeczy możemy nie zauważyć, ale Duch Święty jest po to w nas, aby nam pokazywać to, co nie widzą nasze fizyczne oczy. My musimy sami podjąć decyzję w naszym życiu, nowotestamentowym życiu, czy będziemy polegali na naszym fizycznym wzroku, czy będziemy polegali na naszych fizycznych siłach, czy będziemy polegali na naszych duchowych <laughs> siłach. To bardzo ważne. Przymierze było święte i nienaruszalne, i nie było możliwości, żeby się z tego wycofać. Dlaczego się tak stało? Odpowiedź znajduje się w tym, w tym, w tym fragmencie, który czytaliśmy. Dlatego, że Pana nie pytali. Jozue, który rozmawiał na co dzień z Bogiem, który od Boga dostawał instrukcje, i On Pana nie zapytał o to. Jest tutaj nauka taka dla nas także, że Bóg Szanuje i respektuje nasze decyzje, nawet te złe. I wiecie, to jest bardzo poważna sprawa, że kiedy my podejmujemy decyzje, czy one są według Bożej woli, czy one są przeciwko, to Bóg nie zaatakuje i nie zacznie nami trzepać i nie powie obudź się, chyba że są takie przypadki, przypadki cudu, ale On będzie szanował, tak jak uszanował decyzję Adama, który w raju. Doprowadził do tego, co doprowadził. A więc te nasze decyzje są bardzo ważne, co my podejmujemy. Dlatego ty i ja, jako Nowotestamentowi wierzący, zostaliśmy przez Boga wyposażeni w ducha świętego, w duchowe oczy i duchowe zmysły, żeby takie sytuacje mogły się nam nie, nie przydarzać. Bo duch, duch święty mieszka w nas po to, aby nas wyposażać. I dawać nam te duchowe oczy. Duch Święty, inaczej Parakletos po grecku, ten, który wspomaga. To jest, to jest greckie słowo, które, które dokładnie mówi, ono się odzwierciedlało, że jak ktoś był oskarżony w sądzie, to miał swojego pomocnika. To był ten, który pomagał, który wspomagał tego, który jest oskarżony. Więc dla nas jest to osoba Ducha Świętego, która nas wspomaga w tym, w czym my nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Jozue zawarł fałszywe przymierze, fałszywy pakt z Gibeonitami w oparciu o to, co widział, co widziały jego oczy. Nie w oparciu o to, co widziałyby duchowe oczy, dlatego że Pana swojego o to nie pytał. Czy poniósł za to konsekwencje Josué? Tak. Miał dużo więcej pracy. Nie mógł się skupić na, tylko na celu. Miał cel, a jeszcze dodatkowo, tak jakby na plecach, miał worek z obciążeniem w postaci gibeonitów. Czy Bóg go w tym zostawił? Jest jakaś odpowiedź? Nie. Bóg był z nim. Bóg był z nim, pomimo, że, że, że jego decyzja nie była prawidłowa. Czy praca Josué spowolniła? Tak, no bo musiał się dwoma sprawami zajmować naraz. Nie mógł się sprawa, sprawami ziemi obiecanej tylko zajmować. Czy bo, Boży plan wobec tego nie został wykonany? Został. Został. Dlatego, że Bóg się zatroszczy o swoje rzeczy. Dlatego powiedziałem wcześniej, że nasze pomyłki nie będą obciążać Boga, tylko będą obciążały nas. Będą drenowały nasze siły i będą drenowały. Jak gdyby nasz, naszą drogę za Bogiem, ale Bóg już zwyciężył. My nie walczymy o Jego zwycięstwo. On już zwyciężył. My manifestujemy Jego zwycięstwo. W naszym, w naszym życiu takich przebierańców możemy spotkać pewnie też wiele. Kiedyś, pamiętam, była taka. Piosenka, jeszcze w większości tu jesteśmy z tych starszych roczników, pewnie pamiętamy takiego artystę Andrzeja Rosiewicza, który śpiewał takie śmieszne piosenki i, i, i jedną z tych piosenek śpiewał na temat, na temat przebierańców, że, że, że to nie są policjanci, że to byli przebierańcy. Pamiętacie taki utwór? No właśnie. I, i my też w tych przebierańców, bo ci gebeonici giebe, byli przebierańcami, oni... Poprzebierali się, poudawali, przyszli, powiedzieli nieprawdę i całe naczelstwo izraelskie z Jozułem na czele dało się na to nabrać. I chodzi o to, że my w tym naszym życiu, na naszych drogach takich przebierańców, także i duchowych przebierańców, będziemy mogli spotkać. I teraz, jakimi o oczyma będziemy ich weryfikować? Czy fizycznymi, kiedy oni powiedzą, że jesteśmy z Wami, tak, ten sam i tak dalej. Czy oczami duchowymi? To jest dzisiaj pytanie. Czytamy tam, że Pana swojego nie pytali. To jest, to jest kluczowy, kluczowa fraza na dzisiaj. Możemy zapytać, jak pytać Pana? To jest, to jest dobre pytanie dla nas. Być może nie pytali Pana, bo w ogóle nie nasłuchiwali jego głosu, nie oczekiwali jego głosu. My dzisiaj też jesteśmy w podobnej sytuacji, dlatego że dzisiaj mamy dużo zagłuszaczy. Dzisiaj w naszym życiu, na także i chrześcijańskim życiu, jest całe mnóstwo głosów. Jeżeli pytasz Pana, to musisz mieć czas na wsłuchiwanie się w jego odpowiedź. Jeżeli nie ma czasu, jeżeli pytamy Pana, a nie ma czasu na wsłuchiwanie się w jego odpowiedź, to to nie ma sensu. W dzisiejszym czasie jest całe mnóstwo, ja to tak nazywam, zagłuszaczy głosu Pana. Także i tych chrześcijańskich, internetowych, radiowych, jakichkolwiek, kasetowych. Możemy słuchać, puścić sobie wiele, wiele głosów, ale czy to będzie głos Pana? To jest dzisiaj dobre pytanie. Nie pytamy Pana też, bo może nie, w ogóle nie znamy tego subtelnego rodzaju głosu Ducha Świętego w nas. To jest coś, co musimy wypraktykować z Duchem Świętym. Ja stale się z tego uczę, często mam jeszcze jakieś tam swoje wpadki, ale nauczyłem się już jednego: jeżeli słyszę w sobie głos, a moje ciało zaczyna się przeciwko temu buntować, to już wiem, że to mówi do mnie Duch Święty. A moje ciało mówi nie, nie. Nie zrobisz tego, nie pójdziesz tego, bo się będziesz bał, bo będziesz to, będziesz tamto. Ja, ja już wiem, że mówi do mnie Duch Święty, kiedy moje ciało się buntuje, przeciwko temu co słyszę. I teraz pytanie właśnie za czym pójdę. Możemy zadać sobie takie pytanie, jakby się to stało, jakby Jozue zapytał Pana w tamtej sytuacji. Ja nie wiem jakby się to stało, ale myślę, że wiele różnych rozwiązań by się mogło wydarzyć. Może ich wzrok Jozułego by został naprowadzony na jakieś nowe szczegóły. Może ich dociekliwość byłaby głębsza. Może oni sami by się w jakoś wygadali? Wierzę, że jeżeli Jozue pytałby się Pana, to ta odpowiedź by przyszła w takiej czy w innej formie. Więc pytanie jest, jak my możemy dzisiaj pytać Pana? W jaki sposób my dzisiaj możemy pytać Pana, jeżeli stoimy przed jakąś sytuacją, stoimy przed sprawą, stoimy przed decyzją albo przed przymierzem? Jakiegokolwiek formatu, jakiegokolwiek wielkości, jak my dzisiaj możemy pytać Pana? No, pierwsze, co nasuwa mi się, to jest głos Ducha Świętego w nas. To jest pierwsza sprawa, kiedy Duch Święty przyjdzie i będziesz słyszał delikatny, subtelny. Oczywiście to nie zawsze jest w ten sposób. Są osoby, które słyszały fizyczny głos. Ja nie miałem takich doznań, ale wierzę, że to jest możliwe. Ale to nie są jedyne, jedyne formy, że Bóg będzie Ci odpowiadał. Możesz głos Ducha Świętego znaleźć w Bożym Słowie. Kiedy czytamy Boże Słowo i czytamy, wielokrotnie mnie to dotykało, czytamy jakąś historię i, i czytamy już dziesiąty, piętnasty raz, już znamy tą historię, nie wiem, o synu marnotrawnym, czy każdy już może ją cytować na pamięć i nagle odkrywasz w tej historii coś, co Cię dotyka. Coś, co otwiera zupełnie nową przestrzeń, gdzie nie zwracałeś na to uwagi. Więc głos Ducha Świętego, który jest zawarty w Bożym Słowie, dlatego że On jest autorem tego słowa. Głos poprzez okoliczności. Kiedy będziesz pytał Pana, czy pytała Pana, mogą wydarzyć się okoliczności. Coś zostanie otwarte przed Tobą, a coś innego zostanie zamknięte przed Tobą. Modlimy się o otwarte drzwi w pewnych sprawach, albo modlimy się o, o zamknięte drzwi, jakkolwiek przez okoliczności coś będzie można było wykonać, coś nie można wykonać. To też jest odpowiedź, która będzie przychodziła z nieba. I wreszcie może być głos innych wierzących. Jeżeli masz koło siebie ludzi, których darzysz duchowym autorytetem, zapytaj je. Zapytaj po prostu. Nie jest powiedziane, że musisz przyjąć tą odpowiedź, ale po prostu zapytaj. Może być tak, że Duch Święty odpowie ci przez twojego brata czy przez siostrę. <laughs> Więc decyzje wchodzenia w te przymierza, małe, duże, będą dla nas miały zawsze konsekwencje. Będą nas albo wzmacniać i będą nas wybijały do góry, bo będziemy mieli przymierze z dobrymi osobami, z wierzącymi osobami, z namaszczonymi osobami lub Mogą nas wręcz ściągać w dół. Więc to jest pytanie teraz, jak się przed tym ustrzec? W jaki sposób możemy weryfikować te miejsca, gdzie musimy podejmować decyzje? Te decyzje przymierza, decyzje z umowy, decyzje towarzyszenia. W jaki sposób możemy. Możemy to zweryfikować. I chciałem was zaprosić do, do listu, do Efezjan, czwarty rozdział, trzeci, szósty werset. I możemy czytać tutaj tak. I apostoł Paweł właśnie pisze do kościoła w Efezie. I on pisze bardzo jasno i bardzo, bardzo wprost. Dla mnie, kiedy przeczytałem te słowa, to są właśnie słowa odpowiedzi, słowa klucze, w jaki sposób dzisiaj mogę tych przebierańców, którzy by się pojawili na mojej drodze, weryfikować. I czytamy tak. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z Waszym powołaniem. Jeden Pan. Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I apostoł Paweł tutaj pisze, że, że mamy dążyć do jakiejś jedności. To samo zresztą też nauczał Jezus w swojej modlitwie arcykapłańskiej. Pewnie pamiętacie. Modlił się: Pragnę, aby wszyscy byli jedno. Ale teraz o jakiej jedności oni mówili? Bo często jest to wykorzystywane, tak? Mamy być jedno, ze wszystkimi mamy być jedno, gdziekolwiek, ktokolwiek podniesie jakąkolwiek flagę, to mamy od razu tam się do tego dołączać. A więc czy to jest jedno, które gromadzi wszystkich bez, bez znaczenia na pryncypia? Bez żadnych warunków? Jozue uznał, że może być jedno z gibeonitami, że nie ma problemu. Że fajnie mu się zdobywa ziemię obiecaną, że, że Gibeonici mogą być jedno z nim, bo, bo wszystko pasuje. Ale to była pomyłka. Ale jemu przyszło zapłacić za to cenę. Więc jak my możemy zweryfikować to słowo jedno, aby nie, nie, nie dokonać podobnych, podobnych pomyłek? Przede wszystkim to, co tutaj pisze, to jedność Ducha Świętego. Apostoł Paweł do Efezie wymienia te wszystkie najważniejsze jedno dla chrześcijanina. Jedność ducha świętego. Duch święty jako osoba, jako osoba trójcy, jako osoba, która zamieszkuje nas, wierzących, jako ten, który dokonuje dziś bożych dzieł, jako ten, który daje swoje dary wierzącym. Jeżeli z drugą osobą możesz powiedzieć Amen. To już jest pierwszy krok do tego jedno. Dalej, pisze, dla, dalej czytamy: jeden Pan, jeden Pan Jezus. Nie ma innych Panów. Jedno odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa. Ono jest jedno i wystarczające. Żadnych innych pośredników. Zbliżamy się do Boga Ojca tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, zasiadającego dziś na tronie. Nie w żłobie, nie nawet na, na krzyżu, na którym patrzyliśmy, ale dzisiaj nasz pan, jeden pan zasiada dzisiaj na tronie. Amen. I znowu, jeżeli możesz z osobą przybić jedno, to już jesteś znowu pół kroku dalej. Dalej czytamy jedno ciało kościoła. Ale znowu jest pytanie, ale jaki kościół? O jakim kościele mówi apostoł Paweł? Kawałeczek dalej w liście do Efezjan 4:11. On też ustanowił jednych apostołami, pasterzami, innych nauczycielami, ewangelistami, proroka, prorokami. A więc często, kiedy mówimy o jednym kościele, globalnym kościele, to pamiętajmy, że globalny kościół istnieje tylko w oparciu o lokalny kościół wyposażony w pięcioraką służbę Bożą. Amen. To jest ważne, bo ktoś powie no to tak, ale tu wszyscy jesteśmy jedno i tam wszyscy jesteśmy jedno. Wszyscy jesteśmy jednym kościołem. To prawda, ale jakim? Warto to zdefiniować, co to jest to jednokościelne. To jednokościelne to jest właśnie to, co dał Jezus, bo on jest głową kościoła i on taki kościół zaplanował. On nie zaplanował kościoła w chaosie. Kościół bez Bożej struktury jest w chaosie. To Bóg dał. To jest Jego wola. To są Jego dary. Kiedy czytamy w Tytusie 1.5, list do Tytusa, apostoł Paweł pisze do swojego współpracownika, który został na Krecie. I bardzo fajne słowa. I pisze tak do niego. Pozostawiłem Cię na Krecie po to, abyś. Abyś co? Głosił Ewangelię? Pewnie też. Pewnie też. Ale tutaj zwraca uwagę na coś innego. Pozostawiłem Cię na Krecie po to, abyś. Uporządkował pozostałe sprawy i, jak ci nakazałem, ustanowił w miastach starszych, czyli prezbiterów. Tak? Czyli Kościół jest uporządkowany. Globalny Kościół w oparciu o lokalny Kościół, który jest wyposażony w służbę, pięcioraką służbę, którą Chrystus dał. Dalej czytamy w tym kawałku naszego listu do Efezjan: jedna nadzieja. Jedna droga dla zbawionych, zbawienie przez wiarę, nie przez uczynki. Jedna nadzieja. Nic nie możesz dodać do dzieła zbawienia Jezusa Chrystusa. To jest kolejne jedno. Zapytaj brata, siostrę, z którym chcesz wejść w przymierze, czy, czy możemy się pod tym podpisać. Czy do zbawienia musimy dołożyć pracę i tak itd. Tak A więc jedna nadzieja. Nie ma wiele nadziei, nie ma wielu dróg. Jest jedna droga. Dalej czytamy jeden chrzest. I znowu dobre rozumienie tego fragmentu. Chrzest wodny i chrzest w Duchu Świętym. Jeden chrzest to, to, jest, to jest mowa o sztach. Skąd, skąd to wiemy? Dlatego, że w liście do Hebrajczyków 6.2, nie będziemy to teraz czytać, ale tam jest, mówi, tam jest napisane nauka o sztach w liczbie mnogiej naukach o chrztach autor listu do Hebrajczyków nie pisał o chrzcie, tylko mówił jako o podstawowej nauce kościelnej nauce o chrztach, ale więc chrzest wodny i chrzest w Duchu Świętym. Kiedy ja ochrzciłem się wodnym chrztem, już, już jako świadomie wierzący, ktoś z bliskiej mojej rodziny od razu mnie tam Zaatakował, mówi: No, a jak to, ale w Biblii pisze, że ma być jeden chrzest, a ty już byłeś jako dziecko tam zaniesiony. Ja mówię: No tak, prawda, pisze jeden chrzest. To pisał apostoł Paweł. Ale jaki chrzest był w czasach, kiedy apostoł Paweł to pisał? Tylko wodny chrzest. Tylko chrzest świadomego wyboru. Więc możemy dzisiaj żonglować słowem: jeden chrzest i jak gdyby zamykać sprawę na, 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 na poziomie malutkich dzieci. Ale Biblijnie czytamy o chztach, czyli o wodnym chrzcie i o chrzcie Duchem Świętym. I na końcu czytamy jeden święty Bóg ojciec, jeden święty Bóg zasiadający na tronie dzisiaj. Zasiadający na tronie. Bardzo lubię fragment z Izajasza 66.1. Tam jest napisane, że Bóg zasiada na tronie, a Jego podnóżkiem jest ziemia. To pokazuje mi połączenie Bożego Królestwa w niebie, dzisiaj realne połączenie z tym kró, z Królestwem Bożym, Królestwem, które jest na ziemi Królestwem Jezusa Chrystusa. Więc mamy parę punktów, sześć punktów, które mówią o jedności. I teraz, jeżeli chcemy zidentyfikować, chcemy zweryfikować, to warto przyjrzeć się tym te, punktom, które apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan. Dlatego, że kiedy zawieramy nasze przymierza, kiedy wchodzimy w jakieś przymierza, wchodzimy w jakieś układy, to na początku każdy, przy, każde przymierze jest słodkie jak miód. Każde przymierze jest przyjemne, każde przymierze jest, jest wspaniałe, wszystko wygląda różowiutko i, i, i często nasze spojrzenie też jest dalekosiężne, że tak będzie wiecznie trwało i już się nic nie zmieni. Ale wtedy, kiedy przychodzi do weryfikowania słowo jedno, to się okazuje, że mówimy o kompletnie innym jedno. Że mówimy o innym kościele, że mówimy o innym Duchu Świętym, który być może już dzisiaj nie działa, być może już nie daje darów wierzącym, albo już skończył swoją posługę, albo, wiecie, nie chcę nie tutaj za głęboko wchodzić. Kiedy zaczynamy słowo weryfikować, to słowo jedno, to wychodzą właśnie te, te różnice. Więc pamiętajmy, pytajmy naszego Pana. Kiedy. Lot podróżował sobie z Abrahamem, i kiedy przechodzili przez ziemię obiecaną, Lot na podstawie swoich oczu zawarł przymierze ze starszymi Sodomy, albo z miastem Sodomy. Na początku to było bardzo niewinne. To było tylko wybieram tą piękną drogę, tą, te, te piękne pola, bo one ślicznie wyglądają. To był wybór Lota na podstawie jego oczu. Ale co ciekawe, chociaż znał Pana. Przebywał tyle lat z Abrahamem, widział tyle cudów, widział tyle rozmów Abrahama z Bogiem, wiedział jak Bóg funkcjonuje, czego Bóg e, oczekuje. Jednak wybrał swoje przymierze na podstawie oczu. I na początku ono było bardzo słodkie, bardzo delikatne, zamieszkał sobie tam jeszcze daleko od Sodomy, tylko zbliżał się, potem prze, 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 przemieszczał się ze swoimi stadami ale w kierunku Sodomy, aż przyszło moment, kiedy Sodoma go wciągła do środka. Tak Czytamy tam w tej historii, że e, zasiadał ze starszymi w bramach. No to już było utożsamienie się bardzo mocne i chociaż, i chociaż e, mm, miał szlachetne serce, bardzo wiele go to kosztowało. Boża łaska wyciągnęła go z Sodomy, ale cena, którą musiał zapłacić, cena, którą musiała zapłacić jego rodzinę, rodzina, no była ogromna. Lot zachował życie, czytamy tam dalej, że, że, że w górach tam z dwoma córkami funkcjonował, ale cena za wybór oczu była bardzo wysoka. Pomimo, że znał pana, pomimo, że. Znał jego głos, wiedział, że może się do niego zwrócić, ale możemy tutaj zacytować: Pana o swoją drogę nie pytał. W tym fragmencie z listu do Efezjan jest też jak gdyby taka druga strona medalu, że, że szukając albo weryfikując to jedno, czy, 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 czy przypadkiem nie wchodzimy w złe przymierza. Yy, możemy zapędzić się do tego miejsca, że z kolei z, przestaniemy zauważać naszych braci i sióstr. I to o tym też chciałem powiedzieć, że może być taka sytuacja, że w związku, że będziemy tak to swoje jedno funkcjonować, tak, yy, tak go podnosić, ja mówię świadomie swoje jedno, że tam, gdzie rzeczywiście są bracia i siostry, będziemy stwarzać niepotrzebny dystans. Ten fragment listu do Efezjan pokazuje nam fundament i istotę, ale łatwo jest też wpaść właśnie w drugą stronę, do takiego izolacjonizmu. W duchowym świecie, będziemy, żebyśmy się nie oddzielali od braci, sióstr, od kościoła Jezusa Chrystusa, dostrzegając, jak gdyby, szukając biblijnych standardów, które będą nas oddzielały. Od, od, od naszych wierzących. I to stanowi drugie, właśnie drugie zagrożenie z drugiej strony, ze, że stworzymy swoje, swoje jedno zamiast biblijnego jedno i będziemy stwarza, stwarzali swoje, jak gdyby yy, bronili swoich pryncypiów, swojego porządku, tworząc taką własną ufortyfikowaną wyspę. Nie jesteśmy razem, bo inaczej śpiewasz, nie jesteśmy razem, nie możemy być razem, bo się inaczej modlisz, bo się za głośno modlisz, albo się za cicho modlisz. To nie są biblijne jedna, jedno. To są nasze jedno. Nie w tej dynamice, nie w tym kolorycie i tak dalej. My musimy mieć świadomość, że tam, gdzie Chrystus, tam, gdzie Bóg, tam, gdzie te biblijne standardy z listu de Efezjan są spełnione, to są nasi bracia i siostry. My oczekując uczty. Baranka Bożego w niebie, nie będziemy zasiadać w różnych pokoikach. Tam nie będzie stref kościelnych. Tam jest napisane jedna uczta. Jedna uczta z naszym Panem. Więc e, to, co chciałem też powiedzieć, właśnie, żebyśmy nie przesadzali w tym jedno, że będziemy się izolować w tej chwili, od, od tylko sprawdzali wspólne fundamenty, sprawdzali wspólne jedno, które mamy w Jezusie Chrystusie. Dlatego, że. Jest wielkie świadectwo dla świata w jedności chrześcijan. Jest jedno, wielkie świadectwo dla miasta w jedności Kościoła, świadomego Kościoła, w oparciu o biblijne jedno. Jeżeli możemy stwierdzić, że to, co, co czytaliśmy w liście do Efezjan, nas łączy, a nie dzieli, to bądźmy jedno, manifestujmy to, bo o taką jedność się Jezus modlił, kiedy mówił, że modlę się, aby oni byli jedno. Na podstawie takiej jedności świat nas będzie oceniał. Na podstawie takiej jedności będzie do nas przychodził lub nie przychodził, lub oceniał, w jaki, w jaki sposób możemy funkcjonować. I tym się chciałem podzielić, abyśmy w swoim duchowym życiu szukali społeczności, abyśmy szukali biblijnych relacji, biblijnych więzi w oparciu o biblijne jedno, ale żebyśmy zawsze naszego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego pytali. Bo to jest wielki przywilej, kiedy możemy się do Niego zwracać, a wierzę, że kiedy ma, jako Jego dzieci, jako Jego Kościół, jako Jego e, wybrani, wypełnieni Duchem Świętym, będziemy się do Niego zwracać, będziemy Go pytać, to On nigdy nas nie zostawi bez odpowiedzi. A kiedy będziemy mieli Bożą odpowiedź w sobie, wtedy prawdopodobieństwo popełnienia złych wyborów, złych pomyłek, złych relacji, złych przymierzy będzie zminimalizowane do zera. Tym się chciałem podzielić i podziękować Wam za ten czas.